to święto całego miasta. Jak co roku 16 października Dębica celebrowała miejskie obchody patronki miasta Świętej Jadwigi. Poczty sztandarowe, uczniowie, mieszkańcy, goście i przedstawiciele władz oddali hołd księżnej. Najpierw była msza święta, oczywiście w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi, później złożenie kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego, ponieważ dziś jest również dzień papieża Jana Pawła II. Finalnie Miejska Orkiestra Dęta muzycznym krokiem zaprowadziła wszystkich pod figurkę Świętej Jadwigi Śląskiej. Mama. No i patronka Dębicy. Dużo pomagała ludziom i pomagała biednym. Jeszcze dzieciom pomagała. Z 7 dzieci zmarło jej 6. Jest patronką Dębicy i wszyscy wierzą, że z nieba nam pomaga w różnych trudnych sytuacjach. I modli się dla nas, do Boga. Była kobietą, która przede wszystkim najważniejszą jej cechą było pojednanie, dobro, działanie dla pokoju, miłość bliźniego swego. Posiadać wszystko i praktycznie wyrzekać się tego i cały swój majątek przeznaczać dla tych, którzy nie mają, to naprawdę jest piękna rzecz. Ja postaram się przedstawić świętą Jadwigę jako osobę wrażliwą na problemy społeczne, bo wtedy wiadomo, były takie czasy całkowicie, ludzie byli bardzo podzieleni, Polska była podzielona, a ona okazywała bardzo dużo wrażliwości. I chciałem właśnie pokazać, jak osoba, która 800 lat temu żyła, może być nadal atrakcyjna dla nas. Księżna na pewno miała piękne buciki, na pewno pani dzisiejsze chciałaby takie buciki mieć, bo były na wysokim poziomie, była księżną zresztą i bogato. Ale ona chciała się upodobnić do swojego ludu. Zobaczyła, że ci biedacy chodzą bez butów, no to jakże ona będzie się z nimi równała, skoro będzie miała buty? No i postanowiła chodzić. To zagrażało jej zdrowiu, ona nie była jakiegoś mocnego zdrowia. Stąd też otoczenie postanowiło oddziaływać, nie wiedzieli jak, więc najlepiej użyć spowiednika. Co spowiednik nakaże, to ona musi wykonać. No więc dawaj, spowiednik oczywiście, powziąwszy taką wiedzę, zaczął działanie i nakazał jej na spowiedzi ponoć, żeby nosiła buty. Jadwiga pokorna, służebnica pańska, można powiedzieć, parafrazując pewne słowa, nie mogła się sprzeciwić spowiednikowi. To też wzięła i nosiła, z tym, że przywiązane przy pasku, a nie na nogach. Z okazji swojego święta patronka miasta otrzyma prezent. Będzie to sekretarzyk tuż obok jej pomnika. Znajdą się w nim książki zebrane przez uczniów dębickiej dziesiątki. Na ławce przy ratuszu będzie można odpocząć, poczytać i zadumać się w cieniu księżnej. Prezent uważam, że należy się świętej Jadwidze z tego względu, że potrafiła, umiała się dzielić dobrem i jest to wyraz wdzięczności mieszkańców w stosunku do tej naszej opiekunki miasta. Święto dużo młodzieży, dużo mieszkańców można powiedzieć i cała oprawa. Cieszymy się, że właśnie świętujemy w dniu dzisiejszym święto miasta w taki sposób. Teraz będzie wykład, także myślę, że kto się chciał dowiedzieć, pogłębić swoją wiedzę na temat patronki, jest dzisiaj tu z nami. Obchody zakończyły sesje naukowe w Urzędzie Miejskim w Dębicy. Nie zabrakło też wystawy przedstawiającej oddane życie księżnej. Ekspozycję zatytułowaną Święta Jadwiga Śląska, patronka Dębicy, Polski i Europy będzie można oglądać w Dębickim Ratuszu do końca miesiąca. Na uroczystości zaprosili burmistrz miasta Dębicy, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Jadwigi, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy, a także prezes Stowarzyszenia Dziesiątka.